Teraz kilka słów na temat sakramentów w Kościele. One są bardzo tutaj ważne. I tak jak tutaj napisałem, można traktować sakramenty jako takich pośredników zbawienia, a więc środki, dzięki którym człowiek może dostąpić do zbawienia. I tutaj Kościół naucza, że jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń i małżeństwo. Co więcej, ten zapis mówi nam o tym, że całe życie liturgiczne Kościoła koncentruje się wokół ofiary eucharystycznej, czyli mszy i sakramentów. To jest jakby główne ognisko działalności Kościoła. I ponieważ w Eucharystii Jezus ma być wyjątkowo inaczej obecny, dlatego też ten sakrament jest jakby najważniejszy. Nawet go nazwano szczytem i źródłem działalności całego Kościoła. Także on tutaj jest ponad wszystkim. I z tym się wiąże bardzo silnie kwestia księży, kapłanów, którzy mają prawo tę Eucharystię sprawować. I zobaczmy, że Eucharystia traktowana jest jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego wszystkie sakramenty zmierzają. Dlatego tak bardzo mocno się akcentuje i nakłania i zachęca ludzi do udziału w mszy, a więc na chodzenie do kościoła na mszę. I teraz tak. Jeżeli chodzi o nauczanie na temat sakramentów, ciekawa rzecz, zobaczcie, co tutaj jest napisane. Tam mówi katechizm, że sakramenty wiarę zakładają, a więc są początkiem wiary. Za pomocą słów i rzeczy, czyli czynności, dają jej wzrost, a także ją umacniają i wyrażają. I tak naprawdę przy takim zapisie widzimy, że sakramenty zajmują miejsce Chrystusa i Ducha Świętego, który te rzeczy czyni, a więc zakłada wiarę, daje wzrost wierze i pozwala nam żyć w uświęceniu. Tutaj akcent jest na sakramenty, dlatego tak bardzo ważnym elementem w tej układance jest ksiądz, który ma władzę nad sakramentami. Co mówi Biblia na temat początku wiary? Dwa fragmenty, warszawski przekład i tysiąclecia. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe, nie przez sakramenty. Przez słowo wiara się poczyna. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Nie przez sakrament chrztu. Hebrajczyków 12:2, że jesteśmy ludźmi, którzy mają wzrok utkwiony w Jezusie, w tym, który wzbudza i co? I doskonali wiarę. A więc to nie sakrament jest początkiem wiary. A tam Kościół twierdzi, że one zakładają wiarę, dają jej wzrost i ją umacniają i wyrażają. Nic bardziej błędnego. To robi Chrystus. A więc sakramenty wchodzą w rolę Jezusa Chrystusa. Co więcej, ciekawa taka historia na temat sakramentów. Otóż w Kościele dalej jest taka nauka, no nie może być inaczej, bo wszystko tam jest też święte w tradycji, że sakramenty działają przez sam fakt spełnienia czynności, a więc coś się wydarza, coś się robi, na przykład msza się odprawia i ona zawsze jest ważna. W szczegółach, na przykład ksiądz może być niedowierzający, przyjmujący komunię może być niewierzący, sakrament jest robiony ważnie. Bo on jest z mocy samego działania, dokonuje rzeczy. A więc jako ksiądz nie muszę wierzyć, że załóżmy chrzest odpuszcza grzechy, on odpuszcza grzechy z automatu. A więc tak działa na mocy samego obrzędu. A więc taka trochę magia do tego się bierze. I co więcej, kolejna ciekawa informacja w katechizmie. Czytamy tam, że sakramenty są skutecznymi znakami łaski, czyli to, co czynią, to, co robią, to też czynią. I tu jest właśnie kolejna informacja manipulacyjna i nieprawdziwa. Otóż katechizm, który podpisał papież Jan Paweł II, mówi, że sakramenty ustanowił Jezus Chrystus. Czyli z tego wynika, że te wszystkie siedem sakramentów miał Jezus, no, jakoś ustanowić. I teraz chciałbym wam poczytać kilka rzeczy z bardzo ciekawej książki, którą napisał katolicki biskup Romaniuk. On jest biblistą, zresztą bardzo dobrym biblistą. I wydał taką książkę pod tytułem Sakramentologia Biblijna. Kiedy ją zobaczyłem, kupiłem sobie, ponieważ mówię, mam biblijne argumenty na sakramenty.
Zacząłem tę książkę czytać i ją dużo czytałem, to byłem w szoku, że w ogóle mu tę książkę w ogóle wydali. I że ta książka ma imprimatur, czyli że wolno drukować. Kilka informacji, czy kilka takich fragmentów z tej książki na temat poszczególnych sakramentów. Otóż tak, na temat chrztu biskup tak napisał. Trudno znaleźć w Biblii nawet jeden tekst wskazujący na to, że sakrament chrztu został ustanowiony w pierwszym rzędzie po to, aby uwalniać ludzi od grzechu pierworodnego. Czyli sakrament chrztu nie uwalnia ludzi od grzechu pierworodnego, bo takiego nie ma. A to już jest inna historia. Widzimy? Trudno znaleźć nawet jeden tekst. Żaden z tekstów biblijnych nie wskazuje na to, że sakrament chrztu odpuszcza grzechy. Ciekawa rzecz. Na temat bierzmowania, co pisze... Aha, i tutaj pamiętajcie o tym, że to miał Jezus ustanowić. I teraz na temat bierzmowania. Żaden z synoptyków, czyli trzech ewangelistów, Marek, Mateusz i Łukasz, nie czyni nawet najmniejszej aluzji do sakramentu bierzmowania. Czyli trzech ewangelistów nic na ten temat nie mówi. A ponoć Jezus to ustanowił. Żadnych aluzji do bierzmowania nie ma też w czwartej Ewangelii. Mamy komplet. Pięciu, czterech ewangelistów. I dalej pisze biskup tak. Dziwi tym bardziej milczenie apostoła Pawła w związku z sakramentem bierzmowania. Ja czegoś nie rozumiem. To zaraz. Kiedy Jezus go ustanowił, że nikt o tym nie wiedział? Żaden ewangelista, ani Paweł, nic nie piszą o tym, a ja czytam w katechizmie, że to Pan Jezus zrobił. To o co chodzi? Kto tu kłamie? O co tutaj w ogóle biega? No jest konkluzja. W sumie na dzisiejszą teologię bierzmowania składa się o wiele więcej elementów późniejszej tradycji niż danych objawienia. Sorry, nie ma żadnych danych objawienia. Wszystko jest tylko tradycją. A więc Pan Jezus już tego sakramentu nie ustanowił. Możemy sobie tutaj odhaczyć. Bierzmowanie nie ma nic wspólnego z Panem Jezusem. To napisał sam biskup Romaniuk na temat Eucharystii. Mimo bogactwa ilościowo-jakościowego tekstów nowotestamentalnych, dwa działy teologii Eucharystii są słabo udokumentowane. Chodzi o zagadnienie przeistoczenia, czyli tej rzekomej przemiany z opłatka w ciało Pana Jezusa i realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie poza mszą świętą, czyli na temat przebywania Pana Jezusa w tej skrzyneczce w ścianie poza mszą. Jest to słabo udokumentowane. Równie słabo jest udokumentowana w Nowym Testamencie nauka o szafarzu Eucharystii, czyli o księdzu. Bo nigdzie w Nowym Testamencie nie jest napisane, że ksiądz jakiś ma mszę odprawiać. Nie ma takiego czegoś. A więc, żeby nie pisać, że nie ma, to się pisze, że to jest słabo udokumentowane. Następny sakrament, pokuta. No i tu jest po prostu rewelacja. Pojęcie pokuty jest w Biblii bardzo niesprecyzowane. Dla wielu elementów późniejszych praktyk pokuty sakramentalnej trudno znaleźć uzasadnienie biblijne. Mam tu na myśli takie sprawy jak indywidualne, szczegółowe wyznawanie grzechów kapłanowi. Tego Biblia nie mówi. A więc nawet nie dyskutujmy na ten temat, czy spowiedź jest biblijna, czy nie, do ucha księdza, bo nie ma tu żadnych biblijnych argumentów. I o tym pisze biskup Kościoła katolickiego w Polsce. Na tradycji i dedukacjach teologicznych opiera się także bardziej niż na danych objawienia nauka o gładzeniu grzechów przez żal doskonały. To jest takie coś, że załóżmy, no nie ma księdza w pobliżu, a ty masz zaraz umrzeć, to już możesz wtedy powiedzieć, Panie Boże, ja żałuję za wszystkie grzechy bardzo mocno, doskonale i Bóg ci przebacza. Ale gdybyś nie umarł, to Kościół mówi tak, musisz iść do spowiedzi i powiedzieć, że to powiedziałeś. To zaraz. To Bóg przebaczył, tylko tak na trochę przebaczył. A więc to znowuż jest tylko teologia późniejsza. A więc mamy drugi już sakrament, którego nie ma, to jest sakrament pokuty. Namaszczenie chorych. Nie znajdziemy chyba zaś nigdy zadowalającej wszystkich odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jezus nie namaszczał chorych. On ich uzdrawiał. Nie musiał ich namaszczać. Co wy na to? Trzeci sakrament, którego nie ma w Biblii, a który ponoć Pan Jezus ustanowił. A biskup mówi, że nie ma czegoś takiego. I teraz zobaczcie.
Spośród wszystkich sakramentów przez autorów natchnionych Nowego Testamentu najskromniej zostało potraktowane namaszczenie chorych, przy czym nawet te nieliczne wypowiedzi są dość wieloznaczne. A więc nieformalny dowód z aluzją. Nie ma takich rzeczy. I teraz kapłaństwo. Na temat kapłaństwa Nowy Testament mówi tutaj takie rzeczy jak biskup, starszy, terminy używane zamiennie. Tak więc przedstawiony w listach Pawła stan rzeczy, gdy chodzi o kapłaństwo, wskutek niesprecyzowania i płynności odbiega bardzo od sytuacji, którą obserwujemy w życiu Kościoła na przełomie II i III wieku. A więc organizacja kapłańska to dopiero jest II i III wiek. Nie ma to nic wspólnego z Nowym Testamentem. Wtedy zaczęły się podziały na duchownych, na świeckich i tak dalej. I małżeństwo, okazuje się, że takiego sakramentu też nie ma. W przedstawianiu problematyki małżeńskiej Biblia, zarówno Stary, jak i Nowy Testament, posługuje się chętniej językiem metafor. No to pytanie, no to co jest? No wiecie, że co jest, no są dwa. Zaraz, tutaj dojdziemy sobie. Tutaj cały czas jest temat wiary, zaraz do tego wrócimy. To, co Biblia mówi, to mówi o dwóch ustanowieniach, nie sakramentach. I powiem wam, że nieraz mnie to irytuje, aż do białości, kiedy słucham pastorów czy jakichś chrześcijan, którzy mówią, że mamy dwa sakramenty w Kościele, chrzest i Eucharystię. Gość nie wie, co mówi. My nie mamy żadnych sakramentów, bo u nas chrzest nie działa ex opere operato, a wiem, że z mocą samego zanurzenia coś się wykonuje i też nie mamy mszy. My mamy dwa ustanowienia. Mamy chrzest, wiary i mamy Wieczerzę Pańską. Pozostałych pięciu nie mamy, bo ich nie ma w Biblii. A więc nie mamy sakramentów, bo sakramenty mają zupełnie inne znaczenie niż ustanowienia. Kiedy mamy Wieczerzę Pańską, co wtedy się dzieje? Wspominamy śmierć Pana Jezusa, tak? Opowiadamy o tym, oczekujemy na jego powtórne przyjście. W czasie katolickim Wieczerzy Pańskiej ma ponoć dokonywać się przemiana chleba, wino i tak dalej. To są zupełnie inne rzeczy. My nie mamy żadnych sakramentów. A to tylko robi niepotrzebne zamieszanie. A więc co Biblia mówi na temat sakramentów? Rzymian 1,16 bardzo wyraźnie, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Każdego, kto wierzy. Nie każdego, kto chodzi do sakramentów. Każdego, kto wierzy. A więc, moi bracia i siostry, tak to rzecz się ma z sakramentami. Teraz przejdziemy do drugiej prezentacji, a więc widzicie, że mamy już poślizg. I w tej części zajmiemy się trzema rzeczami. Zajmiemy się papiestwem, zajmiemy się kultem maryjnym i zajmiemy się też kwestią mszy, ofiary i przeistoczenia. Ponieważ tutaj też są nieraz podawane błędne informacje, nieprawdziwe, i spotykam się, że niestety nieraz nasi wierzący mają niedokładne informacje, czym tam msza w ogóle jest. I okazuje się, że musiałem się nieraz więcej natłumaczyć wierzącym na ten temat niż katolikom, którzy to przyjęli od razu. Także. A więc kwestia najpierw papiestwa. To jest zdjęcie Piusa XII, który był wnoszony na specjalnym tronie w bazylice, kiedy tam chodził, udzielał błogosławieństwa. Także widzimy tutaj następca Pana Jezusa, całkiem dobrze sobie wjechał do bazyliki. Pan Jezus, wprawdzie jego mistrz ponoć, no, wjechał sobie na osiołku, a ten na takim super tronie, tam go nieśli ludzie, także no, nie jest ponoć sługa nad mistrza, czy jakoś tak, także, a jednak jest. A więc papiestwo. Skąd to się wszystko wzięło z papiestwem? Jeżeli chodzi o termin papież, jeżeli chodzi o biskupa rzymskiego, to dopiero po raz pierwszy się pojawiło w IV wieku. Czyli czytanie na przykład w książkach czy podręcznikach katolickich, że Pan Jezus ustanowił papieża Piotra papieżem, jest nadużyciem historycznym. Nie wolno używać słów, które wcześniej nie funkcjonowały w danym miejscu historycznym. A więc papiestwo czy papież po raz pierwszy to dopiero IV wiek. Wcześniej ten tytuł ojciec odnosił się do wszystkich biskupów metropolitarnych, czy takich poszczególnych jakby diecezji czy metropolii w państwie rzymskim. Natomiast w IV wieku ten termin zaczął być zarezerwowany tylko dla biskupa Rzymu. I tutaj mam taką wypisaną tytuł przed nazwiskiem Benedykta XVI. To jest oficjalny tytuł papieża.
namiestnik Pana naszego Jezusa Chrystusa, następca księcia apostołów, najwyższy kapłan Kościoła katolickiego, patriarcha Zachodu, prymas Italii, metropolita rzymskiej prowincji kościelnej, suwerenny władca apostoła watykańskiego. Benedykt XVI. To jest dopiero przed nazwiskiem coś, nie? Tam ktoś ma magister, się cieszy, czy doktor. To jest tytuł. Pół pieczątki to same tytuły. I teraz zobaczmy. To jest polityk, władca państwa watykańskiego, to jest wierzchnik całego kościoła i przypisuje sobie, że jest następcą Piotra. To są takie tytuły, to tak żeby wiedzieć. I teraz co mówi katechizm? Otóż katechizm mówi ciekawą rzecz, że to papież, zobaczcie, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności kościoła, biskupów i wiernych. Nie Pan Jezus. Piotr jest fundamentem. Co to znaczy? Bez papiestwa nie ma katolicyzmu. Więc papież jest tutaj takim zwornikiem czy fundamentem. Co więcej, katechizm mówi, że ponieważ biskup rzymski jest zastępcą Chrystusa, to dlatego ma pełną, najwyższą i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę może zawsze wykonywać w sposób nieskrępowany. Czyli papież jest ponad wszelkim prawem. Papież sądzi z wszystkich, papieża nie sądzi nikt. To jest pozycja nad całym światem. Widzialnym, tak? I tutaj katechizm już wchodzi w teologię, a więc uzasadnia, skąd wzięła się tak wielka rola biskupa rzymskiego. Otóż dlatego, że właśnie Pan Jezus Szymona uczynił opoką swego kościoła, nadając mu imię Piotr. Dał mu klucze i ta, zobaczcie, misja jest kontynuowana przez biskupów pod prymatem Piotra. Czyli Piotr jest jakby takim patronem i wszyscy biskupi Rzymu tą funkcję wypełniają. Tutaj mamy tak opoka kościoła, czyli taki fundament. I teraz co Biblia mówi, tak dla równowagi, po tych wszystkich wielkich tytułach, tych tronach, wnoszeniach i tak dalej, co Biblia mówi na temat przywództwa w kościele? Najpierw kilka informacji, kto naprawdę rządzi w kościele. Może by pastor by mi pomógł, to byłoby szybciej. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Pasterzem jest Jezus. To będzie Pan Jezus, tak? Czy to mówił Piotr? Jezus to powiedział, tak? Okej, dobra. Z Panem nie dyskutujemy. 1 Piotra 2,25. Co tam jest napisane? 2,25. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. O kim tam mówi Piotr? O sobie czy o Panu Jezusie? O sobie, a więc znowu nazywa Jezusa, tak, pasterzem i stróżem do naszych dusz. Okej, a 5-4, co tam mówi? A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. I chodziło mu o Pana Jezusa. Ja to tak specjalnie mówię, żeby nam to uświadomić, jakoś wbić do głowy. Bo tu nie chodziło o papieża, że papież się objawi, tylko o Jezusa. Arcypasterz, tak? I Hebrajczyków? A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa. A więc te kilka fragmentów bardzo wyraźnie nam mówi, że jest jeden pasterz w kościele. I to wcale nie pasterz w Rzymie, tylko Pan Jezus. A jeżeli chodzi o jego uczniów, to mamy takie sytuacje, że w pierwszym kościele nie było przywództwa jednoosobowego. Galacjan mówi tak, Paweł pojechał do Jerozolimy i tam podał prawicę trzem osobom, które były uważane za filary. Piotr, Jan i Jakub. Pamiętacie, kto przewodniczył soborowi w Jerozolimie w czasie tej pierwszej takiej kontrowersji z poganami? Kto tam podjął decyzję na temat listu i tak dalej? Jak się ten apostoł nazywał? Jakub. Nie Piotr. Piotr złożył relację, Paweł złożył relację, a Jakub przewodniczył obradom. Gdyby Piotr był pasterzem, pierwszym papieżem, to dlaczego niżej od niego rango stojący apostoł miałby przewodzić soborowi, skoro to jest funkcja papieża? A jacy mają być pierwsi w kościele? Znane fragmenty, te wszystkie tutaj na dole, przedstawiają tutaj nam uczniów jako sługi Boże, jako niewolników Chrystusa. Pamiętacie ten tytuł papieża taki? Tam Paweł nie napisał, Paweł, apostoł narodów, z powołania coś tam, jeszcze ktoś, tylko sługa Chrystusa.
Tutaj Jezus mówi w Marka 9:35, kto chce być między wami pierwszy, niech będzie ostatni, sługą wszystkich. Sługą wszystkich. No, papież ma też tytuł sługa sług Bożych, ale ja bym chciał być takim sługą. Sobie na tronie posiedzieć i być wnoszonym. Nie wiem, na czym to służba polega, ale widać mi nie to, co tutaj napisane. Tutaj Piotr mówi, starszych pośród was napominam ja również starszy. Nie papież. Nie tam szef wszystkich. Jeden ze starszych. A więc zupełnie inne odniesienie niż tutaj. Co więcej, jeszcze między drugim a trzecim wiekiem biskup kościoła, Cyprian z Kartaginy, napisał takie ciekawe zdanie. To jest trzeci wiek. A więc nikt jeszcze nie miał pomysłu na to, że papież ma być w Rzymie. Co on tu napisał? Że nie ma biskupa nad biskupami i żaden nie wymusza posłuszeństwa swoich braci piastujących ten urząd. Minęło dwa wieki i był jeden, który zaczął to robić. Był nad biskupami, biskup biskupów, czyli papież, i jak ktoś mu się nie podporządkował, to już nie był biskupem. Wymuszał posłuszeństwo. A jak do tego doszło, zaraz do tego dojdziemy. Zobaczcie, rok 445. I tutaj widzimy prawdziwą osobę, która nadała władzę i autorytet papieżowi Rzymu, biskupowi Rzymu. Nie Pan Jezus, ale cesarz Walentynian III wydał edykt, w którym ustanowił bezwarunkowe i oficjalne zwierzchnictwo biskupa rzymskiego nad wszystkimi biskupami katolickimi. Nie z nadania Pana Jezusa, ale cesarza Walentyniana. On edyktem cesarskim nakazał podległość wszystkich innych biskupów pod biskupa Rzymu. Mamy początek? Tylko znowuż problem jest, skąd to się potem, jak teraz to uzasadnić, a więc wtedy się szuka argumentów w Biblii, wyrywając teksty z kontekstu. A więc katechizm w swoim paragrafie mówi, że to Pan Jezus niby nadał Piotrowi taką, czy papieżowi taką władzę, ale z historii widzimy, że to nie był Pan Jezus, tylko cesarz Rzymu. Taki jest początek cesarstwa, papiestwa. A więc tutaj tą datę możemy uznać za takie oficjalne narodziny Kościoła katolickiego. Właśnie w tym momencie, kiedy taka władza została skupiona w jednej osobie. Co więcej, Rzym niedługo później upadł, a jedyną instytucją, która mogła utrzymać to wszystko jakoś jeszcze w ryzach, to właśnie było papiestwo. Dlatego papiestwo zaczęło tutaj rosnąć w rangę. I co więcej, papieże biskupi tamtych czasów stworzyli podstawy strukturalne kościoła, struktury kościoła na wzór państwa rzymskiego. I takie pojęcia jak metropolita, diecezja, parafia, to są jednostki administracyjne cesarstwa rzymskiego, które do dzisiaj funkcjonują w nazewnictwie w kościele katolickim. Oni przejęli po rzymskim porządku tutaj strukturę, a nie po bożym. Absolutnie. Następny rok. Król Franków Pepin Mały nadał papieżowi tak zwaną ojcowiznę świętego Piotra, środkowe Włochy, i to jest początek państwa kościelnego, które potem rosło w siłę i w znaczenie. I teraz ciekawa rzecz. Nie wszyscy o tym wiedzą, ale się dowiedzą. Bonifacy, tak, VIII, wydał, o nieomylnie, z kolei tam jako papież, wydał takie pisemko, to znaczy jeden święty, chodzi o Kościół, że, czytajcie sobie teraz, jest absolutnie konieczne do zbawienia, aby każda ludzka istota była poddana papieżowi rzymskiemu. A więc teraz widzimy, na czym polega ekumenizm z Rzymem. Dzieci do domu, bo inaczej nie będziecie zbawione. Ten dogmat cały czas działa. Nikt go nie odwołał, bo nie może. A więc zobaczcie, my jako heretycy i nieuznający papieża nie mamy szans według tego na żadne zbawienie. Widzicie teraz prawdziwe to oblicze tego wszystkiego? Ja na przykład jestem antyekumenista z kościołem katolickim, bo nie po to tam stamtąd wychodziłem, żeby teraz tam się wchodzić. Ekumenizm, dążenie do jedności, ma być w jednym Panu, w jednym duchu i w jednej wierze, opartej na Bożym Słowie, a nie na zapisach jakichś ludzi. No tutaj Bonifacy naprawdę trochę przesadził. Każda ludzka istota.
To znaczy nie tylko katolicy, nie tylko protestanci, to też Indianie w Amazonii, to buddyści, hinduiści. A wiecie co, o czym mówi Księga Objawienia? Że będą czasy, kiedy będzie jedna władza, jedna religia, tak? Jeden pieniądz, jeden światowy rząd. To wszystko się tworzy na naszych oczach. I teraz właśnie, ponieważ są już fakty gotowe, mamy to, co mamy, teraz trzeba wynaleźć do tego jakieś biblijne uzasadnienie, więc na podstawie czego my możemy sobie rościć takie wszystkie rzeczy. I taka jest w ogóle kolej w historii że Kościoła, że najpierw były pewne zjawiska, a potem zaczęto szukać wytłumaczenia biblijnego, żeby jakoś to ubiblijnić, a więc znaleźć argumenty z Biblii, że dobrze żeśmy zrobili. A więc kwestia epoki Kościoła. A więc tak, Rzym rósł w siłę politycznie i teraz trzeba było jakoś to wszystko uzasadnić. I pierwszą z takich legend funkcjonujących do dzisiaj jest to, którą zresztą legendę, którą podtrzymał także nasz powieściopisarz Henio Sienkiewicz, Quo Vadis, film na tym, że Piotr apostoł miał być w Rzymie i tam był ukrzyżowany, go był w dół i tak dalej. No i tam uchodził z Rzymu i go zapytał jakiś chłopczyk, Quo Vadis, Domine, dokąd idziesz, panie, tam w drugi raz idę umrzeć. Znamy te wszystkie piękne historie, ładne baśnie i bajki według badań archeologów i historyków. Piotr nigdy nie był w Rzymie. Ale żeby to uwiarygodnić, to wyobraźcie sobie, że pod bazyliką Piotra znaleziono relikwie świętego Piotra. No i to i te kości, to była nawet czaszka, ta czaszka była uważana za czaszkę świętego Piotra. Do czasów zbadania jej w XIX wieku okazało się, że Piotr był kobietą. To była czaszka kobiety. No to jest problem. Dlatego szukali dalej tam w tym miejscu i też jaką kość znaleźli. I ta kość to jest Piotra. I znowuż ktoś zbadał. I okazało się, że Piotr był zwierzęciem. Chyba krową czy kozą, coś takiego. To coś tam. Ciężko znaleźć było kość taką właściwą. Piotra tam nie było. Skąd o tym wiemy? Czytaliście kiedyś List do Rzymian, 16 rozdział? Jak to by było możliwe, żeby Paweł apostoł nie zauważył obecności papieża w Rzymie i wszystkich tam pozdrowił współpracowników z Rzymu i o Piotrze zapomniał? Tam jest ponad 30 osób wymienionych w tym fragmencie. I nie ma Piotra. Normalnie to powinno być tak. Jego eminencja, najdostojniejszy zwierzchnik zachodu, Piotr. No i potem Klemens, tamta jakaś tam siostra, brat, tam dużo tych jest wymienionych osób. 30 osób. Nie ma Piotra. Jak ja bym był Piotrem i takim list dostał, to bym się obraził. Paweł, co ty? Mój autorytet nie uznajesz? Ale Paweł nie wiedział, a może inaczej. Paweł wiedział, że nie ma tam Piotra, dlatego o nim nie wspomniał. Ciekawa rzecz. A to były te lata, kiedy list wtedy powstawał, kiedy Piotr już miał być w Rzymie. A więc tak. Trzeba było teraz znaleźć biblijny fragment na tą prawdę. Jak to uzasadnić? Jak pamiętacie, na tradycję były dwa fragmenty, tak, z Biblii. Na czyściec były dwa fragmenty z Biblii, a na Piotra jest jeden. Przy tym wszystkim, przy tym całym takim jakby tym tradycyjnym podejściu do papieża, czyśćca i tak dalej, to tego powinno być full, tego powinno być dużo. A tu jest tylko jeden. No i teraz mamy Mateusz 16, 13 do 19. Całe szczęście, że był w Biblii, bo teraz możemy powiedzieć, że tu właśnie chodzi o papieża. A więc tak, ten fragment brzmi tak. Jezus tutaj jest pod Cezarą Filipową, no i mówi do Piotra, kiedy Piotr powiedział, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, Jezus mówi tak, a ja tobie powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I tak on brzmi w naszych wersjach brytyjskich i tak brzmi też w oryginale. No ale z tego to wcale nie wynika, że Piotr jest skałą czy opoką. Dlatego idą w sukurs tłumaczenia katolickie, które zaczną tłumaczyć, o co chodzi, żeby ciemny lud wiedział, jak to powinno być. A więc Biblia tysiąclecia mówi tak. Otóż ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr i tutaj jest wtrącony komentarz tłumacza, czyli opoka, a więc masz tak to czytać, że to jest opoka i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Oczywiście czytelnik nie pamięta, że na początku Biblii, tego tłumaczenia, jest napisane, że jak jest coś w nawiasach, to jest dodane przez tłumaczy. Nie wiem, no czytam, no tak piszę, aha.
No i tutaj też biskup Romaniuk, dzisiaj już przywołany, wydał swój przekład Biblii warszawsko-praski, nawet dobry, ale tutaj oczywiście też musiał dać komentarz, czyli a oto ja mówię ci, ty jesteś Piotr, skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I w tym brzmieniu wszystko jest jasne i oczywiste. Tylko właśnie, czy tak ten tekst naprawdę brzmi. Otóż, rzecz rozbija się o coś więcej niż tylko grę słów. Petros i Petra, dwa greckie słowa bardzo podobne, mające inne znaczenie. Otóż tak, Petros oznacza kamień, głaz, coś, co jest ruchome, coś, co jest przenośne, co można przesunąć. Natomiast Petra oznacza opokę, masyw skalny, czyli górę, czego nie da się przesunąć. Jest różnica. Ponieważ jest podobieństwo słów, dlatego jest taka później manipulacja rzeczami. A w tłumaczeniu Biblii Króla Jakuba czytamy w Ewangelii Jana takie zdanie. Ty jesteś Szymon, syn Jony, ty będziesz nazwany Kefas, co się tłumaczy kamień. Kefas, Petros, kamień, to jest dokładnie to samo znaczenie. I tak tłumaczy tutaj Biblia brytyjska, która, czy Króla Jakuba, która no, tutaj jest jakby z boku tej całej dyskusji. Co więcej, bibliści katoliccy doskonale znają te różnice. I teraz tutaj widzimy typową manipulację informacjami. W tamtym tekście przetłumaczyli nam, że Piotr znaczy skała. Ale w tej samej Biblii, Biblii Tysiąclecia, i tutaj chwała Bogu za apokryfy, w apokryfach jest napisane takie coś. W drugiej Machabejskiej czytamy takie zdanie, że otóż otworzyli jacyś żołnierze tajemne drzwi w suficie, zabili wodza, zrzucając na niego kamienie. I w oryginale tam jest słówko Petros. Czyli tłumacz tych apokryfów dokładnie wiedział, że Petros znaczy kamienie, a nie zrzucili na niego skałę. Bo sobie wyobraźcie, że w takim razie, gdybyśmy przetłumaczyli Petros jako skała, to jak oni tę skałę na niego zrzucili? To musiał być jakiś, nie wiem, Superman, żeby to wyrwać i zrzucić. A więc Petros znaczy kamień. W drugiej Machabejskiej, 4,44, kolejny fragment. Widząc gwałtowne postępowanie Lizymacha, jedni pochwycili za kamienie i tutaj jest słówko Petros. Wyobraź sobie, gdyby pochwycili za skałę i chcieli rzucić w nią tego Lizymacha. Zapraszam do gór stołowych, tam są skały. Spróbujcie tak sobie ją pochwycić i rzucić. Zobaczcie, tłumacze dokładnie wiedzą, że Petros znaczy kamień. Ale tam z premedytacją tłumaczą to jako skała. Mówią to tutaj nieprawdę, okłamują ludzi. No ale kto tego będzie dociekał? Ksiądz ma zawsze rację. W razie wątpliwości patrz punkt pierwszy. Ksiądz ma zawsze rację. A jak ksiądz nie ma racji, to papież ma na pewno rację. Bo on zna wszystkie języki świata, się uczył długo i wie, jak powinno być. A więc ksiądz ma zawsze rację. Druga Machabejska na temat Petry, czyli skały. Podniósł się tam ktoś, choć tam krew z niego płynęła i wreszcie stanął na jakiejś urwistej skale i tutaj to słowo oddano wyrazem Petra. A więc Petra to skała i nic więcej. Petros to kamień i nic więcej. A więc zobaczmy. Oni doskonale o tym wiedzą, ale dostają nagle cudownego zapomnienia i amnezji, kiedy chodzi o dogmat papiestwa. No bo kto się będzie narażał? Kościół ich wykształcił, Kościół ich karmi i jak to mówiła moja mama, do własnego gniazda to się nie robi. Tak? Tak, prawda, tak jest czy nie? Kto gryzie rękę, która go karmi? Kto podcina gałąź, na której siedzi? Nikt taki głupi nie jest, nikt się nie narazi, nie napisze tam, że to chodziło o kamień. Bo to byłaby ostatnia rzecz, jaką by napisał w swoim tłumaczeniu. I jak brzmi tekst grecki? A ja tobie powiadam, że ty jesteś kamień i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Teraz no to kim jest Piotr i kim jest ta skała? Pamiętacie o zasadzie? Tekst bez kontekstu jest pretekstem. Czytamy Biblię w całości. A więc tak, po pierwsze, Jezus zmienił Piotrowi imię z Szymona na Petros. Co znaczy Szymon? Kto wie to imię? To imię znaczy trzcina.
trzcina to się chwieje na wietrze. Jezus mówi, Piotrze, już taki nie będziesz, taki, taka trzcina. Raz tak, panie, dzisiaj z tobą umrę, a za chwilkę już schowałem się, bo się boję tam jakiejś służącej. Nie będziesz taki, będziesz jak kamień. To jest zmiana imienia Piotra. I Jezus mówi, że nie na kamieniu zbuduje swój kościół, ale na skalę. I teraz, kiedy patrzymy do Biblii, to kto jest tą skałą? Na czym buduje Pan Jezus? Na człowieku, na trzcinie, na kamieniu? Kto jest tą skałą? I teraz zobaczcie, moi drodzy, Biblia na temat skały mówi bardzo jasno i wyraźnie. Takie listy jak do Efezjan, do Kolosan nazywają głową Kościoła nie Piotra, ale Jezusa Chrystusa. To są te fragmenty z listu do Efezjan. Nie będziemy ich czytać, bo jest ich za dużo, a ja mam mało czasu, a chciałbym się wyrobić. Ja to w ogóle przegram pastorowi na pendrive'a i to będzie do dyspozycji, do sobie do wzięcia, także nie martwcie się, jak ktoś tam sobie coś nie zapisze. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Nie Piotr, fundamentem jest Jezus Chrystus. Kolejny fragment. Kamieniem, czy gruntownym kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Kolejny fragment. Jezus nazwany jest kamieniem, o który się potnął i skałą zgorszenia. List do Rzymian. Oto kładę na stryjodzie kamień obrazy i skały zgorszenia po raz drugi. A więc te fragmenty oraz list Ewangelia Mateusza wyraźnie mówią, że tą opoką, na której zbudowany jest Kościół, jest Jezus Chrystus i być inaczej nie może. I na koniec Paweł napisał tak w liście do Koryntian, a wszyscy pili ten sam napój duchowy, gdyż pili z duchowej skały Petra, która podążała za nimi, a skałą tą był Jezus, tak? Był Chrystus. Taki jest fundament naszego Kościoła. Dlatego no, ja się cieszę, że jestem w tym Kościele, a nie w Kościele, który jest oparty na człowieku. Jezus jest fundamentem i Jezus jest głową. Jezus jest Panem Kościoła. Wiele obrazów biblijnych, takich jak owczarnia, jak krzew, jak budowla, jak dom, to wszystko pokazuje, że Jezus jest i początkiem, i końcem. Alfa i omega. Jejku, to nie będę was tego przekonywał. Tego jest bardzo dużo. Teraz kilka słów na temat rzeczy w Polsce bardzo drażliwej. To jest takie zdjęcie bardzo ciekawe. Zobaczcie, taka pani stoi na kuli ziemskiej, na tle krzyża. I to jest taki obrazek z objawień maryjnych w Amsterdamie, ponieważ są cztery dogmaty maryjne, zaraz sobie je omówimy. Natomiast zjawa, która się objawiła w Amsterdamie, żąda, żeby też uchwalić piąty dogmat o tym, że Maria jest współodkupicielką świata. Dlatego na takim ładnym obrazku jest narysowana. A więc co w sprawie kultu maryjnego? I znowuż, odwołujemy się do Pisma Świętego jako do źródła, bo to jest nasze jedyne źródło na temat wiary. Teraz co Biblia mówi o Marii? Otóż w Starym Testamencie są trzy wzmianki, które można odnieść do Marii. To jest to sytuacja w ogrodzie Eden, gdzie Pan mówi do Ewy, że z potomstwa niewiasty, czy z jej potomstwa będzie ktoś, kto zniszczy głowę szatanowi. W księdze Izajasza napisane jest to, że panna pocznie i porodzi syna, czy dziewica pocznie i porodzi syna. A w Michałaszu napisane jest o tym, że Mesjasz się urodzi w Betlejem i gdy się czas wypełni, tak to, która ma porodzić, tego porodzi. A więc taki bardzo ogólny sposób. Trzy wzmianki, ale zauważcie, wszystkie te trzy wzmianki są w kontekście Mesjasza. Dlaczego? Jezus jest centrum historii, nikt inny. Maria była osobą, która pozwoliła, czy dała szansę jemu się urodzić na ziemi, natomiast celem historii, centrum całego przymierza, Nowego i Starego Testamentu jest Mesjasz, jest Chrystus. A co w Nowym Testamencie? Po pierwsze, biorąc ilościowo teksty dotyczące Jezusa i innych rzeczy, a teksty dotyczące Marii, jest ich bardzo niewiele, tych wzmianek to jest kilkadziesiąt wierszy. I teraz czego one dotyczą? Otóż tekstów, na których moglibyśmy oprzeć jakieś sprawy dogmatyczne, czy jakieś tam prawdy wiary, jest bardzo mało. Otóż jedna trzecia jednego dogmatu, ale zaraz o tym powiemy. I kolejna rzecz, wszystkie fragmenty dotyczące Marii w Nowym Testamencie są związane ściśle ze sobą Chrystusa. A więc Jezus jest centrum, a nie żaden człowiek. A więc co ewangeliści mówią o Marii? Czy kiedy ją wspominają?
zwiastowanie narodzin Bożego Syna, później odwiedziny u krewnej Elżbiety, narodziny Jezusa, pokłon mędrców, sytuacja w świątyni z dzieciństwa Pana Jezusa, następnie wesele w Kanie Galilejskiej, próba powstrzymania Jezusa podczas jego misji przez matkę i braci, wzgardzenie w Nazarecie, tam również Maria wspomniana, ukrzyżowanie, pusty grób i to wszystko, jeżeli chodzi o Ewangelię. Poza Ewangeliami Dzieje Apostolskie mówią o tym, że Maria była w tym miejscu, gdzie potem było wylanie Ducha Świętego. I list do Galacjan wspomina nam, że gdy się czas wypełnił, Bóg dał swego Syna, to się narodził z niewiasty. I to jest wszystko na temat osoby Marii w Nowym Testamencie. Bardzo niewiele. Nikt na ten temat więcej już nic nie pisze. Oczywiście jeszcze jest taka historia z Księgi Objawienia, gdzie tam jest taka niewiasta obliczona w słońce i tak dalej, tam to się mówi, to jest właśnie Maria, ale sami egzegeci katolicy ten pomysł odrzucają i to ktoś to wymyślił dopiero w XII wieku po Chrystusie, a więc nawet tego nie będziemy rozpatrywać, bo to nie ma nic wspólnego, ta postać z Marią. Teraz kolejna rzecz, pokazująca nam relację, jaka była między Jezusem a jego matką. To są ciekawe rzeczy. Po pierwsze, nie znajdziecie w Nowym Testamencie nigdzie, kiedy Jezus publicznie miałby mówić do Marii matko, czy moja matko. On mówił zawsze niewiasto. Nam to tłumaczyli w seminarium, jeszcze pamiętam kiedyś, że to niewiasto to znaczyło taka supermatko. Niewiasto, czyli tak, taka najczcigodniejsza matko, tylko że niewiasto. Nawet na krzyżu, ciekawa rzecz, powiedział do swojej matki niewiasto. Co więcej, Jezus również nigdy publicznie nie podkreślał jej roli ani wyjątkowości. Pamiętacie ten okrzyk tej pani? Błogosławione łono, które cię nosiło, piersi drysałeś. Co powiedział Pan Jezus? Okej, ale są ci błogosławieni, którzy co? Słuchają Bożego Słowa. A więc Jezus specjalnie nie wywyższał jej roli. Nie wiem, pewnie może wiedział, co się będzie działo później. Jakie są powody? Ach, tutaj kiepsko widać. Po pierwsze, Pan Jezus oczekiwał wiary wobec siebie jako Mesjasza, jako Syna Bożego. I to obejmowało każdego człowieka łącznie z jego matką. Na naszych rysunkach w Polsce mamy sytuację odwrotną. Wielką postać kobiety i malutki Pan Jezus. I ten jeszcze Pan malutki Pan Jezus tak robi, takie coś. Pokazuje na mamę. A co pisze Ewangelia? Co powiedziała Maria do tych ludzi z tymi stągwiami? Działa jego, słuchajcie. To powinno być na odwrót. Wielki Pan Jezus, Maria i pokazuje tak, to było okej. Ale tam jest malutki Pan Jezusek taki, co tam, taki dziedziuś i on tam, mama wszystko może. A więc zobaczmy, Jezus oczekiwał wiary w siebie jako Pana i Stworzyciela, jako Boga. Pamiętacie jego braci? Niewierzących? Jan Pi napisał, bo nawet bracia jego w niego nie wierzyli. Ale po śmierci komu się ukazał jednemu z pierwszych? Jakubowi, swojemu bratu. Po co? Żeby brat w końcu zajarzył, że miał przywilej być bratem Syna Bożego. I potem jak Jakub napisał w swoim liście? Jakub, niewolnik Jezusa Chrystusa. I podobnie drugi brat, Juda, niewolnik Jezusa Chrystusa. Nie brat. Niewolnik. Kolejna rzecz. To, że Jezus się urodził w ziemskiej rodzinie, wcale automatycznie go nie wkładało w te różne zależności. Jakbyście się poczuli, mamy, gdyby wasz syn 12-letni był z wami gdzieś na jakiejś tam wyjeździe, konferencji, zgubił wam się na 3 dni, wy przyjeżdżacie, jak tam mogłeś się zgubić, co ty tego? On mówi, kochani, musiałem być w sprawach ojca mego. 12 lat chłopczyk. Ja wiem, że, wiecie, to co ja często przeżywam, to, że my jesteśmy tak oczytani z Biblią i tak to na nas wszystko takie, przepraszam, oklepane, że nieraz nie wyłapujemy takich niuansów. I nawet to się takie wydaje oczywiste. No i Piotr wyszedł z łodzi, chodził sobie po wodzie, już i tam, tak. Wiecie, ja byłem na Jeziorze Galilejskim. Po tej łodzi, płynęliśmy po tym jeziorze. I tam kilka osób wiedziało, że jestem pastorem, no i tam, no to co, może pastor się przejdzie po tej wodzie. A przewodnik mówi, no tutaj jest 60 metrów głębokości. Aha, ja nie umiem pływać.
Za Chiny nie wejdę. I myślę, co ja mam teraz powiedzieć? Powiem, że nie. No to pastor nie ma wiary. Ja powiedziałem tak, słuchajcie, Piotr usłyszał wezwanie, przyjdź do mnie. Ja go nie usłyszałem, to ja nie wychodzę. I kolejna rzecz. Kiedy Jezus zmartwychwstał, wszystko się jakby odwróciło. Pamiętacie, na początku misji Pana Jezusa chciano go powstrzymać. I matka jego, i jego bracia. Uważali, że on zwariował, że odszedł od zmysłów. Kiedy zmartwychwstał, wszystko się odwróciło. Nagle Jezus jest tym, za kogo się podawał. Jest Synem Bożym. Zmartwychwstał. I wtedy dopiero do nich doszło, że mieli tą okazję być rodziną dla Syna Bożego. Wspaniały przywilej. Jeżeli chodzi o kult maryjny, on rozpoczął się dopiero od około roku 300, czyli pierwszy Kościół. Pierwsze 200 lat po Chrystusie, pierwsze 200 lat po Chrystusie nie było żadnego kultu maryjnego. Żadnego. Oficjalnie kult się rozpoczął dopiero na Soborze Efeskim, kiedy uchwalono dla Marii tytuł Matka Boga, Teotokos, i to jest taki oficjalny początek kultu maryjnego w Kościele katolickim. A więc znowuż widzimy praktycznie 4 wieki różnicy. I tutaj teolog katolicki Karl Rahner napisał właśnie, że kult może być oddawany jedynie Bogu, ponieważ zawiera sobie adorację, dziękczynienie, prośby i tak dalej. Jedynie Bogu. I Biblia rozumie zawsze kult w sensie ścisłym. Zobaczcie, wszelkie odstępstwa od tego kultu Boga były nazwane bałwochwalstwem. Natomiast w Kościele katolickim zaczęto szukać rozwarstwień, a więc jakiś kult mniejszej wagi, większej wagi, tutaj czci, tutaj pochwały, tu uwielbienia i tak dalej. I tutaj właśnie jest takie coś, że Kościół sobie to podzielił, takie kult mniejszej rangi, a więc Bóg ma najwyższy, a tamte mają troszeczkę niższe, a więc czy obrazów, czy figur, czy relikwii. Po co to zrobiono? No trzeba jakoś zawsze uzasadnić decyzję papieży i biskupów, jakoś to wyjaśnić, a więc teologowie mieli tutaj już robotę, tak jak przy kwestii opoki i skały. Teraz formy kultu maryjnego. Jest oficjalny, publiczny, czyli msze, różne święta, procesje, nabożeństwa, i nieoficjalny, który jest tutaj bardzo szeroki. Różańce, koronki, litanie, nowenny, pielgrzymki, nawiedziny kopii obrazów, koronacje figurek, wizerunków, jest tego bardzo dużo. Pamiętam jeszcze taką książkę, z której ksiądz tam odprawiał takie swoje modlitwy, to na taką grubą książkę jedna trzecia gdzieś, czyli nawet mniej, 1/4, to były różne nabożeństwa do Pana Jezusa, Ducha Świętego, Boga, a reszta to były formy kultu maryjnego. Jest ich bardzo dużo. Dominują po prostu, zwłaszcza w polskiej tutaj religijności. I teraz kilka słów na temat dogmatów rzymskokatolickich i Bożego Słowa. Czym są dogmaty? Tak jak już dzisiaj mówiłem kilka razy, dogmaty są to stwierdzenia podane przez Kościół, przez papieża, do wierzenia dla katolików, i każdy katolik powinien w te dogmaty wierzyć. One mają różną rangę, są najwyższe, niższe, ale dobry katolik wierzy w każdy dogmat. I pierwszy dogmat maryjny z 4 to to, że Maria jest zawsze dziewicą. Jak ktoś słucha Radia Maryja, nieraz warto go posłuchać, tam ciekawe rzeczy są nieraz, śmieszne też, to tam jest takie hasło i odzew, nie? Niech będzie Pan Jezus Chrystus i Maryja i odpowiedź zawsze dziewica. To wiem, bo to już tak jest, tak się po prostu rozpoczyna rozmowę. Zawsze dziewica, skąd to się wzięło? Otóż tak, dogmat ten stwierdza, że Maria przed, w czasie i po narodzeniu Pana Jezusa była dziewicą, to co oznacza, że jej fizyczne dziewictwo miało nigdy nie zostać naruszone. Stąd jest zawsze dziewica. Była przed, była w trakcie porodu i była po porodzie. Dlatego się mówi zawsze dziewica. O, przepraszam, bo to poprawię na biało. Teraz tak, jeżeli chodzi o biblijną poprawność tego nauczania. Zgadza się tylko w 30%. Maria według Pisma Świętego była na pewno dziewicą przed narodzeniem Pana Jezusa. W czasie poczęcia również. O tym mówi Izajasz, o tym mówi Mateusz, oto panna pocznie, czyli dziewica pocznie i porodzi syna, i poczęła go bez udziału mężczyzny.
I to jest wyraźnie objawiona prawda biblijna. Problem jest z dalszą częścią. A więc w jaki sposób była dalej dziewicą? Do tej pory, kiedy usługiwałem, mówiłem, że nie ma chyba fizycznej możliwości urodzić dziecko i być nadal dziewicą. Byłem przy porodzie naszego pierwszego synka, to no, widziałem. Chyba, że to byłaby cesarka, to wtedy tak. Ale Biblia nie mówi, że cesarka. Ale wyobraźcie sobie, że teraz gdzieś w internecie tam coś szukałem i zobaczyłem artykuł, że może być tak, że poród naturalny nie niszczy całkowicie dziewictwa. Trochę mi to psuje koncepcję. Muszę spytać jeszcze lekarza, czy ten internet mówi prawdę. Ale w każdym bądź razie, w naturalny sposób narodzenie dziecka by to ten problem by rozwiązało. Dlaczego tak myślimy? Dlatego, że Pismo Święte nigdzie nie mówi, że narodzenie Pana Jezusa miałoby nie naruszyć jej dziewictwa. I trzecia część tego dogmatu twierdzi, że Maria była dziewicą do końca swojego ziemskiego życia. I takie pytanie, dlaczego to miało być takie ważne dla Pana Boga, że miało być dziewicą? Drugie, kto chciałby być jej mężem? No, wiecie, no ja bym nie chciał. Wy tego, siostry, nie rozumiecie, ale my w pacjencie wiemy, o co chodzi. Zgodziłbyś się, brat? Tak, mieć szlaban do końca życia, dotknąć ci nie wolno, tylko wolno patrzeć? I mówić, że to jest moja żona? Dlatego w apokryfach Józefa zrobili starym. Jest taka kolenda. I Józef, stary, ono pielęgnuje. Dlaczego? No bo stary i tak już nie może, temu nie szkoda. I o tym i apokryfy. Będziemy też o tym jeszcze dzisiaj mówić. Dlatego te kwestie problemu Józefa, no to już apokryfy się tym zajęły. Ale co Biblia mówi o późniejszym życiu Marii i Józefa? A mówi ciekawe rzeczy. Po pierwsze, mówi takie coś, że kiedy się Józef obudził ze snu, przyjął swoją żonę i nie obcował z nią, dopóki nie powiła swego syna i nadał mu imię Jezus. Mam pytanie, co znaczy dopóki? To znaczy nigdy? To by zakładało, że potem chyba tak. Jest na to takie tłumaczenie katolickie, które mówi, że jakiejś tam egipskiej księżniczce zmarło się właśnie jeszcze przed pożyciem małżeńskim, no i ona właśnie była dziewicą i tam jest takie słówko dopóki, no że już potem nigdy. No ale tutaj mamy taką pierwszą wskazówkę, że dopóki, no to chyba później coś było. Kiedy patrzymy do Biblii, to widać, że to jest, że to ma sens, dlatego że tak, później mieszkali razem i zakładamy na razie naszą teorię, że potem byli prawdziwym mężem i żoną, czyli razem z sobą też spali, ale dopiero wtedy, kiedy Maria zachowała przepisy dotyczące połogu, czyli tam było 40 dni dla chłopczyka i chyba 80 dla dziewczynki, kiedy było czas oczyszczenia dla kobiety i nie wolno było wtedy współżyć pod groźbą grzechu. A tak na marginesie, zobaczcie ten przepis Księgi Kapłańskiej, jest niesamowity, ponieważ ja się tym wcześniej nie interesowałem, ale kiedy stałem się mężem, potem ojcem, to dowiedziałem się, że 6 tygodni po porodzie żony się nie dotyka, nie wolno. Zakaz medyczny. Bóg to zapisał 1000 lat wcześniej i nie tłumaczył Izraelitom, dlaczego tak to jest, tylko powiedział nie wolno i już. A więc oni ten musieli przepis zachować. Kolejna ciekawostka. Zauważcie, że w Biblii, w Nowym Testamencie, Pan Jezus nigdy nie był nazwany jednorodzonym synem Marii, a pierworodnym. Ciekawe, co to znaczy. Ja mam dwóch młodszych braci i nikt do mnie nie mówi, ty jedynaku albo jednorodzony. Tylko mówią, pierworodny jesteś. Aha, to znaczy, że mama miała jeszcze dwóch młodszych, no i mam tych dwóch młodszych braci. A więc jeżeli mówi, że jest pierworodny, to znaczy, że potem były też następne dzieci. Gdyby Biblia nazwała go jednorodzonym synem Marii, no to okej. Ale nazywa go jednorodzonym synem Bożym, a pierworodnym Marii. Jest różnica? Kolejna rzecz. Ponieważ to była rodzina żydowska, trudno sobie wyobrazić, że nagle oni mieli ideę z V wieku życia w czystości, celibacie, ponieważ chociażby to, że posiadanie dzieci było wyrazem Bożego błogosławieństwa. To tak na marginesie. I Biblia nam tutaj robi niespodziankę, ponieważ odkrywa nam imiona
braci Pana Jezusa i wspólne także Jego siostry. Te wszystkie fragmenty mówią właśnie o braciach Jezusa i Jego siostrach. Najbardziej tutaj znany Marka i Mateusza mówi o czterech braciach Pana Jezusa i też o wszystkich Jego siostrach. To przynajmniej dwie albo trzy tam jeszcze siostry były. A więc była cała pokaźna rodzina Pana Jezusa i w Nazarecie wszyscy o tym wiedzieli, bo kiedy tam się Pan Jezus objawił, czy okazał, przyszedł, to co powiedzieli? My nie znamy Go? Znamy Go. To Pan Jezus, to Jezus. Syn cieśli, a czyż Jego bracią nie jest na imię Jakub, Jozef, czy tam Józef i tak dalej, Juda. Znamy ich wszystkich. Aha, czyli miał rodzinę. Co więcej, kiedy przypatrzymy się imionom braci Pana Jezusa, to zobaczymy, że pewne tradycje żydowskie tam zostały zachowane. Pamiętacie zdziwienie w rodzinie Zachariasza i Elżbiety, jak wymyślili sobie imię Jan dla swojego synka? Co jej tam mówili krewni? Pamiętacie to, czy nie? No nikogo nie ma w twojej rodzinie takiego. Co ty łamiesz tradycję? Przecież, ale Zachariasz mówi, Jan będzie mu na imię, tak kazał Anioł, okej. Okay. A więc zobaczcie, czymś naturalnym było nadawanie imion w tradycyjny sposób. Kto jak to, ale Żydzi naprawdę są tradycyjnymi ludźmi. Tradycja, rzecz święta. Polecam Skrzypko na dachu. Kapitalny film pokazuje, a co z tradycją? No właśnie, tutaj złamali tradycję po raz pierwszy. I teraz tak. Pierworodny, czyli Pan Jezus, otrzymał imię, znowuż, niezgodnie z tradycją, bo od anioła. Miał być nazwany Jezus, tak jak Bóg tego chciał. Ale pierwszy syn Marii i Józefa ma na imię Jakub. Ciekawe dlaczego. W rodowodzie Mateusza czytamy, że ojcem Józefa był Jakub. Ilu z was ma dzieci, które mają imiona po swoim dziadku albo tacie? Ma ktoś takie? Jest tutaj ktoś? Nadał dziecku swojemu imię dziadka albo babci, albo kogoś z rodziny. Jest ktoś taki? To wy nie jesteście tradycyjni. Ja w rodzinie mam kilka takich osób. Mój brat ma na imię Andrzej, ma po swoim dziadku. Mi dali też wbrew tradycji pierwszy darek, nie wiem czemu. Ale on ma właśnie po dziadku. Także zobaczmy. By się zgadzało. Jakub po dziadku. Drugi miał po ojcu Józef. Trzeci Szymon, nie wiem, może tak jak Darek chcieli dać mu Szymon. I czwarty Juda, być może dlatego, że byli z rodu Judy. Zgadzałoby się. W każdym bądź razie pewne jakieś tutaj, ma to jakieś pewne, to jest moja prywatna teoria, można tego nie przyjąć. Dla mnie to jakoś tak pasuje, jeżeli chodzi o tradycję żydowską. I teraz biblijne teksty, a jest ich sporo, przeczą właśnie temu twierdzeniu Kościoła o tym, że Maria miała być do końca dziewicą. No i teraz w sukurs idzie cała teologia katolicka, w jaki sposób przekonać, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Czyli po prostu jak udowodnić, że jednak Maria była do końca dziewicą. I tutaj jest chyba 7 argumentów i to, co ciekawe, niektóre się z tobą wykluczają i pytanie, który prawdziwy. Pierwszy z nich jest taki, że tu wcale nie chodziło o braci, tylko chodziło o braci stryjecznych albo ciotecznych albo innych kuzynów. No to w końcu o których? Jacyś tam kuzyni albo coś. No bo ponoć jest język hebrajski nieprecyzyjny. Jak to kiedyś Żyd usłyszał, to się obraził. Mają precyzyjny język. Ale nawet... Jeżeli hebrajski jest nieprecyzyjny, to nasze Ewangelie są napisane po grecku. A grecki jest super precyzyjny językiem i w tym wypadku użyto słowa adelfos, co znaczy brat rodzony. Bo język grecki ma na kuzynów słówko anepis, a na krewnych sugeneus. I kiedy Grecy coś opisywali, pisali bardzo precyzyjnie. To nasz język jest nieprecyzyjny. My mamy na przykład takie słówko miłość. I my tak, kochamy ludzi, kochamy Boga, kochamy pieniądze, kochamy seks, kochamy... co jeszcze możemy kochać? Zwierzęta. My wszystko kochamy. Samochody? Ojczyznę? Super, dzięki. A w języku greckim jest przynajmniej 4 słowa, które są różne dla wyrażenia miłości do takich rzeczy. Inny jest wyraz mówiący o miłości seksualnej, to jest eros. Inny jest o przyjaźń, to jest filia. Agape to miłości Boga. 4 różne słowa, podstawowe słowa greckie dotyczące słówka, które my oddajemy słowo miłość. To kto ma język bardziej nieprecyzyjny? My czy oni? Grecy wiedzą, co napisali. A po drugie, to pisał Mateusz, uczeń Pana Jezusa, więc wiecie chyba, o czym pisał. No, ale teraz jest drugi argument. Były to dzieci Józefa z pierwszego małżeństwa.
Ciekawe. Skąd to oni wzięli? Mamy odpowiedź, skąd się wziął Józef stary. Już miał pierwsze małżeństwo, pierwsze dzieci miał z małżeństwa, no i Maria się tak po prostu. Argument taki kolejny. I tylko Jezus został nazwany synem Józefa i Marii. Ale Mateusz 13:55 nie zostawia cienia wątpliwości, kim była pozostała część rodziny. To już taki jest bardzo taki wydumany argument, ale jest. Bracia Jezusa nie mogli być starszymi od Niego. Ja nie wiem, kto to w ogóle wymyślał, ale to są naprawdę argumenty teologów, co mają tam doktor, coś tam przed nazwiskiem. No jak mogli być starszymi od Pana Jezusa, jak był pierworodny Pan Jezus? No ale dobra, no nie mogli być starszymi, ani młodszymi. Dlaczego? I argument. Bo to przeszkodziłoby w pielgrzymce na święto Paschy do Jerozolimy. Aha. I teraz okazuje się, że Maria i Józef to taka rodzina wyrwana z Egiptu, żyje w Nazarecie, nikogo nie zna, nie ma żadnych relacji, po prostu tacy są tylko w trójkę. I mają problem, co zrobić z dziećmi. Po pierwsze, z tekstu Łukasza wcale nie wynika, że tylko byli w trójkę. To jest pierwsza rzecz. Co więcej, Biblia mówi wyraźnie tam, że przybyli do miasta z innymi krewnymi, więc ciotki, wujki i tak dalej. Co więcej, Jezus miał wtedy 12 lat, a więc młodsze mogły zostać w domu. Czemu się nikt mnie dzisiaj nie zapytał, gdzie mój syn jest? Jest w domu, wiecie, z kim? Z moją żoną. Ale gdybym nie miał żony, to bym go tutaj przywiózł i przejechalibyśmy w trójkę. Spokojnie, oni nie żyli wyrwani nie wiadomo z czego. Żyli w normalnych realiach rodzinnych. To były rodziny. A więc ciocia mogła się zatroszczyć nad boczymi dziećmi. Kiedy wyjeżdżaliśmy z żoną na jakąś konferencję, to dzieci, dwójkę do babci żeśmy oddali i mogliśmy się udać na pielgrzymkę do Jerozolimy, w cudzysłowie. Jaki to jest argument? To jest w ogóle no, szok. No i teraz kolejny argument. Wymienieni bracia i siostry Jezusa to dzieci pewnej Marii, córki Anny, czyli przyrodni kuzyni Jezusa. Aha. No i pytanie, a Biblia mówi, że oni chodzi ze swoją matką, a nie ze swoją ciotką. Kolejny argument często spotykany. Jezus umierając na krzyżu powierzył swoją matkę Janowi, a nie swoim braciom. Mam pytanie, a komu miał powierzyć? A ilu braci było pod krzyżem? A czy to było tak wszystko zaplanowane, że Jezus mówi, no tak, za 3 dni umrę, a więc teraz muszę szybko to pomyśleć, Jakub, ty się zajmiesz Marią? To wydarzyły się te rzeczy. A pod krzyżem tam były tylko 3 kobiety. I kto? No i Jan. I Jan apostoł. A więc był mu bardzo bliski, umiłowany uczeń. Dlatego on miał tą rolę. No i na koniec. Dobrze. Które z tych tłumaczeń jest prawdziwe? No bo nie mogą być wszystkie prawdziwe. Oni sami nie wiedzą. To są tylko koncepcje. A my wiemy, ponieważ Biblia mówi, że Jezus miał braci i siostry. Kilka wniosków. Takie coś jak dziewicze małżeństwo było obce Biblii i tradycji żydowskiej. Posiadanie dzieci było wyrazem Bożej przychylności i Bożego błogosławieństwa. O tym mówiło psalmy, o tym mówi całe Pismo Święte. Pamiętacie, jak się cieszyła Elżbieta, że w końcu zaszła w ciążę i w końcu hańba w oczach ludzi była z niej zdjęta? Ja zawsze myślałem, że tu chodziło o to, że ona się wstydziła, że w takim starym wieku zaszła w ciążę. Ale ona się cieszyła, że w końcu Bóg ją pobłogosławił. Bo o tym właśnie mówi Pismo Święte. Druga rzecz. Bóg nigdy nie nakazał ani Józefowi, ani Marii żyć do końca dni w celibacie małżeńskim. Co więcej, to, że Maria miała dzieci z Józefem, wcale nie podważa wyjątkowości Pana Jezusa, Jego narodzin, ani też Jego pochodzenia niebieskiego, ani też Jego misji. W niczym. Po prostu musiał przyjść na świat w jakiejś rodzinie. Po co to nauczanie o tym dziewictwie? Po to, żeby łatwo było zrobić kult maryjny. Lepiej jest taką właśnie wyidealizowaną kobietę dać na ołtarze, jakąś dziewicę dozgonną. A kogo obchodzi żona, matka, wielu dzieci, to jaki to ideał, jakie to bohaterstwo? To jest niesamowite, że... No ale to pasuje też z celibatem kapłańskim. Maria była dziewica, no i księża też, to im nie szkoda. Drugi ten dogmat Boga Rodzica.
Nie, ja to powiedziałem specjalnie, dlatego, że dla kapłanów Marię pokazuje się jako taki ideał takiej matki, która tak kapłana zrozumie. On nie może mieć kobiety, to ma taką matkę Marię, która też była dziewicą, no i tak im dobrze będzie razem. Boga Rodzica. 431 rok. Przepraszam, że jestem złośliwy nieraz, ale jest różnica między obrazem Marii na ścianie a żoną. Uwierzcie mi, wiem, co mówię. Sobór w Efezie ogłosił Marię jako Teotokos, czyli Matkę Boga i Boga Rodzicą. I tutaj w 31 roku Pius XI wyjaśnił, o co chodzi, i nazwał to Teotokos, nazwał Matką Boga. I to jest dogmat papieski, nieomylny. I taka jest sugestia, jakby Bóg miał mieć matkę, i w tym momencie nie ma się co dziwić, że kult Maryny w Polsce jest taki silny. I jak jest taka jedna piosenka, którą się często śpiewa na cmentarzach w czasie pogrzebów, że kiedy ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy kto się do matki uciecze, a więc przeciwstawia się dobrą matkę Boga i złego Pana Boga, który karci, który tam, serdeczna matko. Jak tego, to sobie znacie w internecie ten tekst, tam są takie ciekawe piosenki pokazujące właśnie tą wiarę, że Maria jest lepsza niż Pan Bóg. Tą wiarę w ogóle rozpropagował w XIII wieku Bernard z Clairvaux, taki francuski mnich, i on w swoich pismach nawet napisał niejednokrotnie, że Maria jest lepszym pośrednikiem i bardziej miłosiernym niż Pan Jezus. Bo Pan Jezus jest ten, który karci, który karze, a Maria jest taka miłościwa i tak dalej, litościwa. Wpiszę sobie też do internetu, do wyszukiwarki, jeżeli nie macie w domu, taką modlitwę pod Twoją obronę. To jest taki zbiór wszystkich heretyckich rzeczy przypisywanych Marii. Tam się mówi o współodkupicielce, o pośredniczce i tak dalej. Po prostu rzeczy, które Bogu się przynależą. I ja powiem wam, że tego są świadomi księża katolicy i sam Kościół katolicki w pewnym czasie chciał od tego odstąpić, ale nasz papież, Jan Paweł II, polski papież, no niestety bardzo mocno wrócił do tego kultu maryjnego. A więc tak, o co chodziło z tą Teotokos? Chodziło o to, że Jezus jest Bogiem człowiekiem i Maria urodziła osobę, czyli urodziła Boga. Ale tak naprawdę brzmienie jest fatalne tego stwierdzenia, ponieważ sugeruje, że Maria jest większa niż Bóg. Co Nowy Testament mówi na temat macierzyństwa Marii? Otóż tak, używa takich słów. Matka mojego Pana i Matka Jezusa. Ten, który dał bóstwo, dziecięstwo, to był Duch Święty, a ciało otrzymał on z Marii, człowieczeństwa. I kolejna rzecz, w Nowym Testamencie nie ma takiej idei jak Teotokos. Tego tam nie znajdziemy. Dlatego też nie można takiego czegoś przypisywać człowiekowi. Kolejny argument, czy kolejny dogmat maryjny, trzeci. Maria miała być niepokalanie poczęta. I tutaj nieraz mamy takie zamieszanie, dlatego że nieraz myślimy, że Maria, to znaczy, że Maria urodziła Jezusa bez grzechu. Jezus się urodził bez grzechu, o tym mówi Pismo Święte, ale ten dogmat stwierdza, że nie tylko Pan Jezus, ale także Maria miała tą łaskę być zachowaną od grzechu pierworodnego. To znaczy niepokalane poczęcie, czyli jej matka urodziła ją bez grzechu. I to prawdę obwieścił w roku 1854 Pius IX. Co na ten temat mówi Pismo Święte? No mówi bardzo brutalnie takie rzeczy, że wszyscy zgrzeszyli, Rzymian 3:9 i brak im chwały Bożej. 19 to powtarza i 23 również mówi o tym, że wszyscy zgrzeszyli. A w Łukaszu 1:41 Maria mówi do Boga jako do swego Zbawcy. Po co jej Zbawiciel, skoro była bez grzechu? A skoro wiedziała, że jest grzesznicą czy grzesznikiem, potrzeba także zbawienia. I ona o tym wiedziała, że potrzebuje Zbawcy, natomiast Kościół chce uczynić z niej jakąś niepokonaną poczętą. Wniebowzięta. Czwarty dogmat maryjny, który mówi o tym, że Maria po swojej śmierci, a właściwie nawet tutaj nawet nie pisze, że po śmierci, z duszą i ciałem została zabrana do nieba. Pamiętam, że z uporem maniaka, kiedy szedłem do seminarium, szukałem tego dogmatu w Biblii. Gdzie to w Biblii jest ta prawda o tym niebowzięciu i nie znalazłem. A potem okazało się na wykładach, że tego nie ma w Biblii. Ja sobie myślę, to po co ja tyle tak szukałem tego? Nie ma tego. A więc otóż ten dogmat stwierdza, że Maria
po swojej śmierci jakby została wzięta do nieba. I to jest najmłodszy dogmat z roku 1950 i Pius XII to ogłosił. I ciekawa rzecz, w definicji dogmatycznej powołuje się na wiarę ludu sięgającą wieku VII po Chrystusie i także na swój urząd. Nic nie wspomina o Biblii, no bo nie może, bo tego w Biblii nie ma. I takie pytanie, od kiedy źródłem objawienia Bożego jest wiara ludu? Jest człowiek. Źródłem wiary jest Boże Słowo, jest Bóg. Oczywiście Biblia mówi o wniebowzięciu i gdyby było wniebowzięcie Marii, to by też było. Mówi o takich trzech przypadkach. Mówi o Henochu, mówi o Eliaszu i mówi o Jezusie Chrystusie. Dlaczego nie mówi o Marii, skoro jest to możliwe? Dlatego, że Maria nie była niebowzięta. Co więcej, w Efezie do dzisiaj znajduje się grób Marii. I jest tam nawet kościół Najświętszej Marii Panny, który to właśnie na tym grobie zbudowany. To taka ciekawostka. Po co komuś grób, jak go wzięto? Jezus nie ma swojego grobu. Henoch też. I teraz taka ciekawa rzecz. To, co mówiłem wcześniej, ta petycja amsterdamska, jest bardzo silne dążenie teraz w Kościele katolickim, taka presja wywierana, aby uchwalić piąty dogmat maryjny, już ostatni. I teraz tutaj ten dogmat ma dotyczyć o Marii jako współodkupicielce, pośredniczce i orędowniczce. I według tych objawień amsterdamskich jest to największy i ostatni już dogmat maryjny. Ciekawe, kiedy tak myślimy na temat Marii, patrzymy do Biblii, widzimy jej postawę pokornej służebnicy, kobiety bardzo poddanej Bogu i zjawa, która sobie żąda takiego tytułu, no trochę to nie pasuje, to nie ma nic to wspólnego z Marią z Nazaretu. Kilka słów na temat pośredniczki. Powszechna prawda prawdy, powszechna prawda wiary. Tak jak mówiłem, Bernard Clairvaux zaczął to rozgłaszać i jego stwierdzeniem było takie zdanie. Maryja jest najlepszym pośrednikiem lub przez nią płyną wszystkie łaski od Chrystusa. I tutaj przez wieki była taka modna, takie zawołanie, taka zasada przez Maryję do Jezusa. I nam się taki robi łańcuch, a więc my, księża, później papież, później Maria, później Pan Jezus, potem Pan Bóg. A więc ty na samym dole musiałeś przejść te wszystkie stopnie, żeby dostać się do nieba, do Pana Boga. Papież Jan Paweł II chętnie mówił o pośrednictwie macierzyńskim, pośrednictwie w Duchu Świętym, nie wiem, co to znaczy. Jego pontyfikas totus tus, to znaczyło cały twój i to było wypowiedziane do Marii, a nie do Pana Jezusa. A więc był najbardziej maryjnym papieżem ostatnich czasów. I co na ten temat Biblia mówi? Tymoteusza 2,5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Aby o tym świadczono we właściwym czasie. I to jest właściwy czas dla nas, aby o tym mówić. Hebrajczyków. Kolejne miejsce, które mówi, że on jest pośrednikiem Nowego Przymierza. Kolejne fragmenty z Biblii, Hebrajczyków 4,14, Dzieje Apostolskie. Nie ma w innym imieniu zbawienia, tylko w imieniu Jezus. Jana, Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, tylko przeze mnie. A więc Biblia jest tutaj jednoznaczna, Boże Słowo jest jednoznaczne. Tutaj wypisałem takich kilka tytułów Marii, jakie są przypisywane w kulcie maryjnym i teraz zobaczcie, tutaj różne są tutaj tytuły i tak jest wzywana ten duch pod takimi imionami. Pani nasza, a więc odbicie, nasz Pan, Szafarka łas wszelkich, pogromczyni mocy piekielnych, nie wiem kiedy, współodkupicielka, tron miłosierdzia, poręka zbawienia i tak dalej. Tu tak jest ciekawy tytuł, który nasz papież polski ustanowił, królowa kościoła, tego nie było wcześniej, a Pius XII, kiedy Niemcy wygrywały ze Związkiem Radzieckim, okrzyknął ją zwycięszczenią wszystkich bitew bożych. Okazało się, że to było takie ramię zbrojne kościoła, które niszczyło wredny komunizm. Jestem ciekawy, że papież nic powiedział, kiedy to Ruscy później dali łupnia Niemcom, że nie ogłosił, że coś z tym zwyciężeniem tak nie do końca wyszło. Czyżby diabeł wygrał, czy coś, no bo to wiadomo, komuniści i tak dalej. Także takie tytuły, tego jest dużo więcej. To jest tylko mała próbka takich różnej twórczości religijnej.
I teraz kilka słów. Ojejku, nie wyrobię się dzisiaj, nie ma szans. Tak? Okej, dobra, dajesz mi nadzieję, dobrze. Kilka słów na temat właściwego źródła tych dogmatów. To są apokryfy. To nie jest Biblia, tylko właśnie księgi pozabiblijne. I teraz ciekawe rzeczy, ponieważ o tym się praktycznie nie mówi. Powołuje się na wiarę ludu, na jakieś obyczaje, ale kiedy popatrzymy do apokryfów, tam mamy dokładnie te wszystkie dogmaty wypisane. Czym są apokryfy? A więc takie księgi dla ludzi wtajemniczonych i tak jak mówiłem wcześniej, w Kościele tym słowem określono wszystkie księgi, które udawały Pismo Święte, ale nigdy przez Kościół nie były uznane, ponieważ zawierały błędne nauki, jakieś śmieszne treści i tak dalej. I teraz jeszcze w XII wieku był taki rękopis watykański, który wyraźnie rozróżniał apokryfy od Pisma Świętego i przestrzegał, czy zabraniał, żeby nie przepowiadać rzeczy z apokryfów, ponieważ są to rzeczy, które się naigrywają z Bożego dzieła. I zobaczmy ostatnie zdanie. Niech nikt nie ma śmiałości ich przepowiadać. To jeszcze XII wiek. I teraz ciekawa rzecz. Ksiądz Marek Starowiejski wydał książkę pod tytułem Apokryfy Nowego Testamentu i tam objawił kapitalną rzecz, że historycy dogmatu zainteresowali się teologią ludową, czyli apokryfami i zobaczcie, dyskutowane w czasach późniejszych problemy czystości, bezgrzeszności oraz końca życia Maryi zostały postawione i rozwiązane w apokryfach na wiele wieków przed ogłoszeniem. Nie ma wyraźniejszego stwierdzenia, że wszystkie dogmaty maryjne mają pochodzenie apokryficzne, niebiblijne. A więc nie jest to Boże objawienie, tylko jakaś tam tradycja ludzi. A więc odnośnie zawsze dziewicy. Mamy taki apokryf z III wieku po Chrystusie, nazywa się Protoewangelia Jakuba, VI wiek Ewangelia Pseudo-Mateusza i apokryf o narodzeniu Maryi, około IX wiek po Chrystusie. I to są pisemne źródła tych tak zwanych dogmatów maryjnych dotyczących jej narodzenia. Dotyczących jej dziewictwa. I teraz taki fragment z Ewangelii Pseudo-Mateusza. Kiedy Maryja pozwoliła się zbadać po porodzie, położna wykrzyknęła, bo tam były dwie położne, tam w tej grocie, położna wykrzyknęła, Panie Poterzy, zmiłuj się, i teraz zobaczcie, nigdy nie słyszano, ani nikomu na myśl nie przyszło, żeby piersi były pełne mleka i żeby narodzony chłopiec co nie zrobił? Nie naruszył dziewica swojej matki. Żadnego upływu krwi nie było podczas porodu. Żadnego bólu. Po prostu to było tak. O, Pan Jezus już jest. Fajnie, urodził się. Nawet nie wiem kiedy. I cytat. Dziewica poczęła, dziewica porodziła, dziewica nadal pozostała. To jest taki mniej drastyczny fragment z tego apokryfu, ponieważ tam jest taka inna część, bo tam były dwie położne. A druga była niewierząca, bo to była ta wierząca właściwa, która ten dogmat powiedziała. Poczęła, porodziła, pozostała. Ale druga była niewierząca. I powiedziała tak, ja nie uwierzę, dopóki nie zbadam. I tak jak Tomasz Apostoł włożyła palec, żeby sprawdzić, czy jest dziewicą. Okazało się, że jest. I w tym momencie anioł poraził jej rękę, żeby jej uschła. I zaczęła pokutować, że była taka niewierząca, jak mogła to dopuścić. Tam tak pisze na pokryfie. I wtedy Maria mówi tak, dotknij tą uschłą ręką dzieciątka, to cię uzdrowi. I wiecie co? I ją uzdrowił. I potem już nie wierzyły w to, że Maria była zawsze dziewicą. Takie są fundamenty tego dogmatu. Tragedia. Boga Rodzica. Apokryf Jana Teologa, V wiek po Chrystusie. Tu po raz pierwszy właśnie pada to określenie, że z grobowca, baczyni naszej, Bogu Rodzicy coś tam wypłynęło. I tutaj jest po raz pierwszy to użyte takie słówko Bogu Rodzica. Na temat niepokalanego poczęcia Marii, to tutaj ten apokryf opisuje, jak to się stało z jej narodzinami. I zobaczcie, jest to kopia narodzin Pana Jezusa, zwiastowania Panu Jezusowi, narodzin Pana Jezusa. Również Anna, żona twoja, porodzi córkę, tam było, nie, Maria porodzi syna, i nazwiesz ją imieniem Maryja, i będzie jak ślubowana i tak dalej, i już w łonie matki zostanie napełniona Duchem Świętym. Czy to nie jest przebitka dla Zachariasza, bo takie zwiastowanie i potem dla Marii? Zobaczmy, apokryf. No i mamy potem już wiarę ludu od VII wieku.
niebowzięta. Tutaj było kilka takich apokryfów. Nazywał się transitus, czyli przejście. Stąd słowo jest tranzyt, czyli taka droga szybka tam dla tirów na przykład. I mamy takie apokryfy. Między trzecim a szóstym wiekiem po Chrystusie tutaj apokryf Melitona Sardes i natychmiast zmartwychwstała Maryja z grobu i błogosławiła Pana i Pan ją ucałował, odszedł i duszę i przekazał aniołom, aby ją zanieśli do raju. To już tu nie rozumiem, czy ona zmartwychwstała, czy to była tylko dusza, bo to już jest takie zamieszanie w tym samym tym. No ale to jest właśnie dowód na to, że Maryja została wzięta do nieba, cokolwiek to znaczy. A w ogóle z tej okazji, nie wiem czy wiecie, w tym apokryfie jest napisane, że kiedy się o tym dowiedzieli apostołowie, to byli w różnych miejscach na świecie i przylecieli na obłokach na tą imprezę, tą niebowzięcia. W szoku byłem, ale taka, ja tego nie pisałem, on to pisał, naprawdę, sorry, przepraszam. Takie są normalnie rzeczy. Przepraszam. A więc teraz już na poważnie. Kim ta niewiasta naprawdę jest? Mam takie pytanie, czy my jako ludzie Biblii możemy czegoś się Marii nauczyć? Kim ona była? To naprawdę była niezwykła postać. I wiecie, kiedy z kazalnicy w kościele protestanckim padło słowo Maryja, to wszyscy w krzesłach sztywnieją, bo oni wiedzą, co się będzie działo dalej. Jak to jest, że my mówimy o Pawle, o Piotrze, apostołach i jakimś takim dzikim łukiem omijamy Marię? No, ewentualnie, kiedy jest Boże Narodzenie, to wtedy wiadomo, że poczęła, powiła, porodziła, trzeba o tym powiedzieć. Jakoś tak, nie wiem, ile mieliście tych kazań o Marii jako przykładzie do życia chrześcijańskiego w zborze? Na przestrzeni tam 40... Jedno? O, widzisz, jedno. Ciekawe dlaczego. A chciałbym właśnie was zachęcić do tego, żebyśmy inaczej dzisiaj na Marię spojrzeli. Ja nie zachęcam do kultu maryjnego. Ja teraz mówię o postaci biblijnej, jaką była Maria z Nazaretu. I mam pytanie, czy jeżeli uczę się coś od Pawła, czy ja mogę coś się nauczyć do Marii? A więc tak. Ta niezwykle dzielna i pokorna kobieta, po pierwsze, całe swoje życie poświęciła Jezusowi Chrystusowi wszystkie swoje plany. Ona miała zupełnie inne plany na życie. Ona była już z Józefem zaręczona, miało być wesele i nagle wchodzi anioł i wszystko się burzy. Ile z was by się podjęło ryzyka ukamienowania, dlatego że byłaby podejrzana o cudzołóstwo czy zdradę narzeczonego przed ślubem? Ha, a to groziło. A tam nie było zmiłuj się, tam były kamienie. Ona to ryzyko podjęła. A więc całe swoje życie, wszystkie swoje plany podporządkowała pod wolę Boga. Oto ja, służebnica pańska. A my nie mówimy o sobie jako słudzy Boży, słudzy pańscy? Mówimy. Kolejna rzecz. Biblia mówi, że ona z pokorą i radością przyjmowała Boże Słowo, rozważała, zachowała je w swoim sercu. Mam pytanie, a co my robimy? Nie coś podobnego? Mam nadzieję, że nie tylko czytacie Biblię, ale też ją rozważacie i zachowujecie w swoim sercu, bo to dużo więcej niż tylko przeczytać. Co więcej, kolejna rzecz. Była pokorną kobietą i nigdzie w Ewangeliach nie czytamy, żeby gdzieś pchała się na piedestał. No i teraz ja, Pan Jezus i ja, Jego Matka. Nie, nigdy. Nigdy o tym nie mówiła, tego nigdy nie żądała. Pytanie, dlaczego ludzie raz to robią wobec jej osoby? Co więcej, nazwała siebie niewolnicą pańską. Nigdy nie przesłoniła sobą swojego syna. Pomyślmy raz o nas. Czy nam się nie zdarza troszkę przesłonić Pana Jezusa? Ja i Pan Jezus. Pan Jezus mnie zbawił. Pomyślmy o tym. Kolejna rzecz, niesamowita, była z nim w najtrudniejszym momencie jego służby i życia na krzyżu. 11 mężczyzn wymiękło. Biblia mówi, patrzyli z daleka, co się dzieje. Tam była Maria, dwie kobiety i Jan. Cztery osoby przy krzyżu. Była tam jego matka. Prawdopodobnie była też przy pustym grobie.
Była też z uczniami pewnie przy zmartwychwstałym, ponieważ wiedziała, że ma oczekiwać zesłania Ducha Świętego i była na tej modlitwie, oczekując na Ducha Świętego. I wiecie co? I Biblia mówi, że wszyscy, którzy tam byli, zostali ochrzczeni Duchem Świętym, to znaczy razem z Marią. Była pełną Ducha Świętego niewiastą. A my też wierzymy przez Duchem Świętym, tak? Niektórzy z nas są ochrzczeni Duchem Świętym. Zobaczmy. A więc myślę, że możemy coś od niej się nauczyć. I teraz mam pytanie. Czy mam się zawiesić na tych rzeczach, czy tylko przejść do omówienia pewnych dodatków w ciągu historii do doktryny rzymskokatolickiej? To zostawimy, to przejdziemy. Natomiast tą trzecią, bo tam są tylko same daty wypisane. Na tej trzeciej prezentacji, to sobie będzie każdy mógł po prostu przeczytać. Dobrze? Tak zróbmy. A więc na tej części tutaj zakończymy. Kilka słów na temat mszy, ofiary i przeistoczenia. Po pierwsze, nikt za bardzo nie wie, skąd się wzięło to słówko i są różne koncepcje. Dlaczego msza? Otóż najczęściej się uważa, że to pochodzi od łacińskiego missa i to missa ma znaczyć posłanie. Idźcie, ofiara zebrana, zakończona. Idźcie teraz, jest rozesłanie. Ktoś tam wymyślił, że to chodzi o składanie Bogu ofiary, a jeszcze inni sobie to łączą z nazwą hebrajską Mesjasz, Misach, czyli tam wysyłanie, posłanie. A więc akurat w Kościele katolickim najczęściej mówi się o tym, że tu chodzi o składanie ofiary, msza, ofiara. I teraz przypominam sobie ten zapis katechizmu, który mówi, że całe życie Kościoła koncentruje się na aktywności wokół ołtarza, wokół ofiary eucharystycznej. I tak jak wtedy czytaliśmy, tam ponoć jest zupełnie inny, wyjątkowy sposób obecności Pana Jezusa podczas tego. Dlatego też, to już też czytaliśmy, Eucharystia jest na najwyższym miejscu. I teraz tak, bardzo ciekawy zapis katechizmu, który mówi takie coś. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, i to jest prawda, pozostaje aktualna. I teraz tak, zobaczcie. Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, dokonuje się dzieło naszego odkupienia. Co to znaczy? Odkupienie nie zostało doskonale wypełnione. Wymaga kontynuacji. Od tego są księża, a więc można powiedzieć, potrzebujecie nas, aby dostąpić zbawienia. Bez księdza to jest prawie niemożliwe. Dlaczego? My kontynuujemy to dzieło. Ono jest dokonane, ale złożone raz na zawsze, ale kiedy my to sprawujemy, mówią księża, wtedy dokonuje się dzieło naszego odkupienia. A więc jest to kontynuacja jakby dzieła odkupienia Pana Jezusa. Ponawianie jakby Jego ofiary. A On powiedział na krzyżu, wykonało się raz na zawsze. No to co więcej, w Eucharystii, to jest bardzo też ważny taki zapis, w Eucharystii Pan Jezus daje to samo ciało, które wydał na krzyżu i tę samą krew, którą wylał za wielu. Co to znaczy? Podczas komunii katolik spożywa prawdziwe ciało Pana Jezusa, czyli jest taki, spożywa to, no to jego ciało, rzeczywiste, prawdziwe. Co mówi Biblia? Biblia mówi tak, że ofiarowanie jego ciała Chrystusa miało miejsce jeden raz, i skutki tej ofiary są wieczne. List do Hebrajczyków mówi tak, że mocą Bożej woli jesteśmy uświęceni raz na zawsze, ponieważ On złożył raz na zawsze jedną ofiarę i na końcu, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Zobaczmy, trzy razy. Raz na zawsze, raz na zawsze, raz na zawsze. A więc jaka kontynuacja? Jakie uaktualnianie? Co tam jeszcze było napisane wcześniej? Uaktualnianie i jakie dokonywanie dzieła odkupienia? To zostało zrobione raz na zawsze. I to były właśnie osoby, na których ja się nawróciłem, dzięki Bogu. I wtedy stwierdziłem, że jestem bezrobotnym księdzem i nie mam co więcej tam za ołtarzem stać. To był moment mojego nawrócenia. Hebrajczyków mówi bardzo wyraźnie. To nam też poświadcza Duch Święty
I ostatnie zdanie, gdzie zaś jest odpuszczenie grzechów, tam nie ma już ofiary za grzech, którą ciągle księża składają, za grzechy żywych i marłych. I teraz taka łamigłówka językowa. Kto chce, niech sobie to czyta u góry. Przeistoczenie. Transubstancjacja. Czyli przejście ponad substancjami. Ale to za chwilkę. O co chodzi? Otóż Kościół katolicki twierdzi, że w czasie tego obrzędu mszy, chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. Co więcej, dzieje to się w tajemniczy sposób. Tak tajemniczy, że tego nikt nie zauważa, bo dalej widzimy opłatek i dalej widzimy wino w kielichu. Ale to się ma dokonywać. I teraz na czym polega ten cud przeistoczenia? To trzeba dobrze zrozumieć, żeby wiedzieć, o co chodzi. A więc tak. Cud przeistoczenia polega na tym, że ponad w cudzysłowie widzialną sferą jednej rzeczy w jej wewnętrznej istocie zachodzi tajemnicza wymiana na wewnętrzną istotę drugiej rzeczy, nie zmieniając jednak zewnętrznej postaci pierwszej rzeczy. Kapitalne. 2 godziny to układałem, a teraz wytłumaczę po polsku. To jest pilot do przerzucania tych wszystkich tam zdjęć. Ponieważ mam władzę, dano mi przez Kościół, mam sakramenty, jestem namaszczony przez biskupa, mam specjalną książkę do modlitwy, to teraz nakładam na to ręce, pomodlę się i w tajemniczy sposób oto macie chomika. To jest prawdziwy chomik. Oczywiście ja wiem, że wy dalej widzicie tylko pilot, ale w jego wewnętrznej istocie to jest naprawdę chomik. Kto chce go kupić? Tak to polega. Materię, która jest martwa, tak jak jest zboże, tam mąka, tej materii przypisuje się, że w jej wewnętrznej istocie już nie ma już mąki, ale jest obecny prawdziwy ktoś, Bóg, Pan Jezus. Jak chcecie, ja mogę wam też zamienić coś innego. Krzesła w coś. Kiedy się zamieniłem tam z kimś na komórkę, mówię, bracie, daj komórkę, to ci zamienię to w długopis i coś. Na tym to polega. W tajemniczy sposób. Czyli robi się ludziom wody z mózgu. Bo to jest nieprawda. Bo zaraz kilka takich rzeczy. Czyli nic się nie zmienia dla oczu, dla zmysłów, ale w środku, ponad tą substancją, tam jest żywy, obecny ponoć Pan Jezus. A więc w tym momencie przez konsekrację, przez słowa, kiedy ksiądz mówi, to jest ciało moje, to jest krew moja, dokonuje się transubstancjacja, czyli przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Dlatego, kiedy przychodzi do komunii katolik, ksiądz podaje mu opłatek i mówi ciało Chrystusa, a on co mówi? Amen. Uznając to za prawdę. Dlatego my jako chrześcijanie, na przykład biblijni, nie możemy przystępować do Eucharystii katolickiej. Mamy inną wiarę na ten temat i na odwrót. A więc katolicy nie powinni brać udziału w Wieczerzy Pańskiej, ponieważ jest inna wiara. My tak nie wierzymy. Dlaczego? Ponieważ Biblia nas do tego zachęca. A więc Kościół katolicki twierdzi, że pod tymi postaciami jest obecny żywy, chwalebny Chrystus w sposób prawdziwy, rzeczywisty, z ciałem swoim, krwią, duszą i bóstwem. Czyli w tym opadku jest cały Pan Jezus obecny. I teraz co mówi na ten temat mówi Biblia? Po pierwsze, jeżeli chodzi o określenie ciało i krew, w języku biblijnym to oznacza człowieka. Pamiętacie Jezusa, który mówi do Piotra? Piotrze, nie ciało i krew to ci objawiły, ale mój ojciec. Kiedy Paweł pisze do Efezjan, że bój toczymy nie z krwią i ścię, to z kim nie toczymy boju? Tu z krwią i tu z ciałem? Wiadomo, że chodzi o człowieka. A więc to jest taki pewien hebraizm mówiący o człowieku. Tego nikt rozdzielnie nie rozumiał, że tutaj na jednej kupce leży ciało, a na drugiej leży krew. Chodziło o człowieka. Fragmenty z Efezjan, z Koryntian, z Ewangelii świętego Jana. Kolejna rzecz. Biblia miała dany i ma do dzisiaj dany zakaz spożywania krwi.
Nigdy ten zakaz nie był odwołany. A więc nie wiem, czy wy kaszankę jecie, czy kaszanki nie jecie. Jak jecie, to grzeszycie. Czerwoną. Bo Biblia mówi, nie będzie spożywał krwi. I jednym z przykazań dla pogan było właśnie to. Od tego, co zadławione, od krwi, od nierządu. Tam były takie cztery rzeczy. A więc Jezus nie mógł jako Syn Boży, jako ten, który wypełnił cały zakon, nakłaniać swoich uczniów do spożywania krwi. Bo pamiętajmy, że według tej nauki jest to żywa, prawdziwa krew, prawdziwe ciało. A więc Jezus, tak jak właśnie powiedziałem, wypełnił zakon, a go nie łamał. Tutaj mamy fragmenty z Biblii. Kolejna rzecz. Podczas Wieczerzy Pańskiej tam nie było przeistoczenia. Wiecie dlaczego? Bo by było dwóch Panów Jezusów. Jeden w ciele, a drugi w postaciach eucharystycznych. Tak. Co tam się wydarzyło? Czytamy w Ewangelii Mateusza, że po modlitwie nad kielichem, czyli po konsekracji katolickiej, Jezus coś takiego mówi. Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli. Dlaczego nie powiedział, nie będę odtąd pił krwi, skoro miał być to krew, tylko owoc winorośli? Aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie mego Ojca. Co więcej, apostołowie nie wierzyli w spożywanie, w tą przemianę, ponieważ zakazali poganom spożywać krew. A pamiętajmy, według dogmatu to jest prawdziwa krew. A oni im zakazali spożywać krwi, wszelkiej krwi. A więc co, pozbawili ich Wieczerzy Pańskiej? No pewnie, że nie. Co więcej, świadectwa pierwszego kościoła chrześcijańskiego z czasów Justyna Męczennika, to jest drugi wiek, również nie wierzyli w przeistoczenie. Mamy takie pismo, które napisał Justyn Męczennik na temat obrzędu, na temat nabożeństwa chrześcijańskiego i on tam napisał takie coś, że kiedy się skończy modlitwa, wtedy tak zwani u nas diakoni rozdzielają obecnym Eucharystię, czyli chleb oraz wino z wodą, nad którymi odprawiono modlitwy dziękczynne, a nieobecnym zanoszą ją do domów. Dlaczego nie napisano, że się roznosi komunię świętą albo załóżmy krew i ciało pańskie? Tylko wino i chleb. I co ciekawe, ten cytat jest wzięty z katechizmu katolickiego, który cytuje go na dowód przeistoczenia. Niesamowite. A więc skąd to się wzięło? Mamy już odpowiedź na rzutniku. Wzięło się to stąd, że w roku 831 niejaki Paschasius Radbertus, był mnichem i opatem w Hiszpanii, w Starej Korbei, napisał dziełko pod tytułem O ciele i krwi Chrystusa. I to jest dowód na to, że jak ktoś nie ma co robić, to pisze głupoty. Zamiast się wziąć za robotę, nie pisałby takich bzdur. Teraz zobaczcie, co się wydarzyło wtedy. A więc on w tym swoim piśmie napisał, że tam nastąpiło przeistoczenie. I co ciekawa rzecz, to dziełko wywołało spór o Eucharystię. Gdyby Kościół od początku tak wierzył, kto z kim by się spierał i o co, bo nie rozumiem. Te informacje są z książki księdza Umińskiego z historii Kościoła. Kto się z kim kłócił i o co? Aha, no kłócili się właśnie o to, czy tam zachodzi przeistoczenie. Co to znaczy? Niektórzy, czy tam część ludzi, nie wierzyła w to w Kościele katolickim, bo takiej nauki jeszcze nie było. Tak trzeba to czytać. I jak pisze ksiądz Umiński, mnich Paschasius stał się właściwym twórcą, widzimy tutaj, katolickiej nauki o Najświętszym Sakramencie. Nie Pan Jezus, nie apostołowie, nie pierwszy Kościół, ale mnich z Hiszpanii w IX wieku. Warto o tym wiedzieć. I nie mówmy, że od zawsze tak było. Od IX wieku. Co więcej, dogmat, czyli prawdę o przeistoczeniu, uchwalił prawie 300 lat później dopiero na Soborze Laterańskim IV. Co to znaczy? 300 lat jeszcze były dyskusje. Co to też znaczy? To nie wiem, czy o tym wiecie, ale na początku tego mnicha Paschasiusza, czy jak mu tam było, nazwano heretykiem, że głupoty gada. Minęło 400 lat i z kłamstwa zrodziła się prawda. I to jest przemiana, transsubstancjacja.
Kłamstwo w prawdę. A więc tak, podsumowując. Cud rodzaju przeistoczenie nie ma odpowiednika w Biblii. Jak sobie wyobrażacie? Przychodzi ślepy do Pana Jezusa, Pan mówi, uzdrawiam cię, widzisz. A ślepy, ale ja nie widzę. Uwierz, że widzisz i idź. No i szedł do pierwszej ściany. I nie widzę. No bo to jest taki ponad substancją. Twoje oczy, mimo że nie widzą, to przez wiarę widzą. A że ty nie widzisz, no to widzisz. I już. To jest taki cud mniemany. A więc kto chce chomika, pytam jeszcze raz. Nie ucieka mi z ręki nawet. Co więcej, sami katolicy bibliści mają słabość, mają świadomość słabości tej doktryny o przeistoczeniu. I tutaj biskup Romaniuk, pamiętamy, napisał, że zagadnienie przeistoczenia i realnej obecności w sakramencie jest słabo udokumentowane. Takie są fakty. A więc kończąc już, możemy się modlić, umocnij kroki moje, Panie, w Twoim słowie i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. Słowo Twoje jest całkowicie czyste, dlatego kocha je sługa Twój. Prawda jest treścią Twojego słowa i na wieki trwa sprawiedliwy wyrok. Psalm 119. I ja skończyłem na dzisiaj. Niech Bóg błogosławi. My przegramy te prezentacje i będą do użytku. Dzięki Wam za uwagę, za wytrwałość. Jest za 6:08. Do domu zdążycie jeszcze także o właściwej porze. Z Bogiem bądźcie.